Hej! Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Czy w ogóle dźwięk jest? Jest. Poprzednie odcinko zakończyło się na tym, że zabiłem się, spadłem i musiałem znowu łuskę smoczą zebrać. A teraz wejdziemy tutaj. Oczywiście skrobałem się tutaj trochę bardziej w prywatnej rozgrywce, żeby już wam tego nie pokazywać. A jeżeli chodzi o wejście tutaj i dostanie się na tamtą skałę, to chcę pokazać wam w tym nagraniu. Pójdzie to szybko, pójdzie szybko. No i cóż, odcinek, który znowu był po kilkudniowej przerwie, przynajmniej jeżeli chodzi o Zeldę, jest kilka powodów. Pierwszym jest na przykład to, że... No co, w ciągu ostatnich 5 dni jestem bardzo w szale na oglądanie One Piece'a, nadrabianie starych odcinków. Albo nie nadrabianie, tylko powtarzanie sobie starych odcinków. Tych, które oglądałem kilka lat temu i tak dalej. Teraz jestem znowu przy Inis Lobby, dla tych, którzy się znają. No i cóż, takie rzeczy się tu bywają. Niestety nie da się. Okej, tutaj wylądowałem. Musiałem trochę uważać, powinienem robić dłuższe przerwy. Hop! Ach! To było teraz strasznie głupie. Wybaczcie, mam kontroler Pro, na którym jeszcze nigdy nie grałem w Zelda, dlatego muszę się trochę przyzwyczaić. No i tak. Przez to, że akurat teraz w mandze One Piece'a takie chore rzeczy się dzieją, że nie mogę się doczekać następnych części. Wychodzi takie świetne rzeczy, że jest przerwa dwutygodniowa, później tylko jeden rozdział i później znowu dwutygodniowa przerwa. To pomyślałem sobie, że no, potrzebuję innych narkotyków z tej serii, które mogą mnie trochę napompować w tym momencie. No a poza tym było też w tym tygodniu strasznie dużo u mnie rzeczy, które się robiły. Zawsze to tu musiałem wychodzić, to tutaj coś załatwiać, to tutaj wyjechać. No ale przy okazji kupiłem sobie Pro Controller, kiedy byłem w mieście, do Switcha. Ten ze Splatoonem, z logiem Splatoona i tak dalej. No i całkiem przyjemnie się gra na nim, na przykład w Splatoona, ale w Zeldę to trochę będzie nieswojo teraz. Będę musiał się do tego przyzwyczaić, dlatego pierwszy odcinek na przykład może być strasznie teraz dziwne ze sterowania dla mnie. Na przykład przed chwilą jak spadłem. Ale przynajmniej ten kontroler jest większy i w przeciwieństwie do Joy-Conów mogę mieć je w całej łapie, nie trzęsie się tak i w ogóle. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego kontrolera. Nie jest aż taki mały jak Joy-Cony i nie jest taki ogromny jak kontroler od Nintendo 64 albo GameCube'a. Jest wygodniejszy od kontrolera do Wii U. Te Pro kontrolery od Nintendo, które były na przykład, jeden był przy Wii U i teraz jest przy Switchu, one są jakoś... Zawsze są wygodniejsze od tych standardowych kontrolerów, ale nie zawsze są idealne. Ale ten tutaj, Pro Controller do Switcha. Gdy mam go w ręce, czuję się jakbym miał coś solidnego w ręce. Czyli ogólnie całkiem dobre uczucie, nie? Dokładnie. Czyli tak jakbym miał tego DualShocka w dłoni. Okej, tam jest most, do którego chciałem się dostać. To jak my to teraz zrobimy? Jak mogę się dostać? Ale gałka analogowa jest szybsza, z tego co zauważam, i bardziej płynna. No to może się okazać całkiem dobre. Hop! To może zrobimy tutaj małą przerwę. I zastanówmy się, gdzie stanąć na następną przerwę. Czy jest w ogóle jakaś możliwość, czy może tutaj wejść? No to jest trochę niebezpieczne, muszę przyznać. Tam! Chociaż... Okej. Wycelować tu, troszeczkę. Nie marnować strzał, chciałem wycelować. O, w ten sposób. Stąd powinno być łatwo wylądować tutaj na czubku. I wtedy stąd skoczyć tam i być może dostaniemy się na górę. Myślę, że to całkiem dobry pomysł. Jest. Działa świetnie. W ogóle nie działa. Zareklamowali mi tutaj to jako idealną spinaczkę, ale nie. Idź do wojska, mówili. Zobaczysz kawałek świata, mówili. Mówili. Jakbym teraz miał się wspiąć na dół. No, tam bym nie dostał się. Nawet jakbym chciał. Dlatego to było dość mądre. I powiedziałbym, że zrobimy tutaj zapis, żeby w razie czego móc sobie zapisać tutaj, wczytać zapis, znaczy się. I nie musieć się wspinać znowu. Hop! I tu w sumie jest takie miejsce, w którym mogę się zatrzymać, jeżeli moje oczy mnie nie mylą.
I mam też ubranie dobre do wspinaczki. Szybciej się trochę wspinam. Ale niestety zmarnowałem trochę tych jedzeń, które dodają mi staminy. Mógłbym je o wiele lepiej wykorzystać. No i ogólnie, wracając do tematu, w tym tygodniu to był straszny tydzień. Kilka nagrań mi się zepsuło znowu, bo raz przez burzę mój mikrofon miał jakieś zakłócenia i później następnego dnia też miał te zakłócenia. Nie wiem, co się stało. Musiałem go na nowo ustawić i wszystko poszło, wszystko było dobrze. To zapewne później się okaże, że wcale nie przez burzę, tylko że coś się poprzestawiało, mimo że ja tam nic nie ruszałem, ale to było strasznie dziwne, muszę przyznać. Jeden odcinek z Hyrule Warriors mi się strasznie spieprzył, bo cały czas był szum, taki okropny szum. Jeden odcinek Dual Destinies, ale jego na szczęście udało mi się nagrać znowu i się pojawił w lepszej wersji na YouTubie. A, ptaki. To pokazuje mi, że jesteśmy uorni. Nie, wy mi dacie spokój, ja z wami nie chcę się... Z wami nie chcę zadzierać? Mój Boże, ten kontroler jest taki wygodny. Niemożliwe, by mnie zauważyli. A za to tutaj chyba powinien być gdzieś korok. Nie, rzeczywiście ten Pro Controller jest taki cholernie wygodny teraz, kiedy nie muszę się wspinać, jeśli już trochę go tutaj mam. Mój Boże! A wy to... Jesteście nie tymi, których chcę. Dlatego na... O, to też szybsze jest! Jestem pod wrażeniem tego kontrolera. Chyba mogę go każdemu polecić. A teraz mój arsenał da wojnę. I troszeczkę... Cudownie, że nie mam niczego ugotowanego, ale sobie trochę mleka kupiłem ostatnio. Ach, to mleko też nic nie da. No to jabłuszka. Jabłuszka, a może grzybki? Nie, jabłuszka i grzybki robią to samo. Więc nie powinno być tutaj żadnego problemu. Okej. Panowie! Nie! Co to miało być? Chwileczkę, a ty, to jest dobre. Musiałeś to marnować. Dlaczego Daruk zawsze automatycznie musi się włączać do walki? Wybacz, koniku. Czy tam był... Tam był świn... Ten... Robal, którego potrzebuję. I broń mi się wcale nie kończy. Mam dużo broni. No to powiedziałbym, że... Automatyczne namierzanie jest cudowne. Przestałbyś! No właśnie. No, przeżyj to samo, co ja przeżyłem. Nie? Nie rzucamy tak. Oczywiście, że nie spadł tam. Gdyby z zaczycia tam spadł, to by dopiero przeżył coś okropnego. Ale nie! Ilu was jeszcze jest? No dobra, załatwimy najpierw tego. Bo mi przeszkodzasz! Szybko znikają. Mieć dobrą broń jest świetny. Łuk też jest całkiem przyjemnie stracić. O! Ci raz nie ruszył. Spadniesz? Chyba tak. Nie! Ach! Ty przestań na tym konie jechać. Bidulka ci nic nie zrobiła. I ty jeszcze je. Jeszcze ostatni. Nie ma to jak spaść z konia. Uuu, biedny konik. Wiem, jak to jest. O nie! 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 O, ja nie mogę, co za... Biedna dusza. Nigdy się stamtąd nie dostanie. Nigdy stamtąd nie wyjdzie. A wy też żyjecie niebezpiecznie, co? Tam na dole nie ma stajni, nie da się was zarejestrować. A bez rejestracji nie ma teleportu. Ale przynajmniej tarcza Daruka może się zateleportować, tak. Cudowna kombinacja słów. Może się znowu zregenerować. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś są koroki. Tylko nie widzę tutaj żadnego miejsca, w którym korok swojego swój kamień by schował. Czyżby tu? Nie, też nie. To drzewo najbardziej wygląda jak na takie korokowe drzewo. Ale czy to ma coś... Sens jakiś z tym, to nie wiem. Zobaczmy, czy na górze jakiś korok na mnie czeka. Nie. Niczego takiego nie było. No dobrze, chcieliśmy do następnej wieży, z tego co pamiętam. Gdzie ona była? Teraz mam problem, czy... Nie, to... Tu jest shrine.
Tak, do tego szrajnu chciałem iść, dokładnie. Jestem tak zaskoczony, a tam jest tajnia. No właśnie, ten most chciałem jeszcze zobaczyć i go sobie zapisać, żeby mieć go na mapie i te sprawy. Chociaż na mapie mam go chyba cały czas. Ale żeby było coś pożytecznego w tym odcinku, jeden szczurajn, jeden most i jedna stajnia. I ruiny. Czy to znowu miejsce jest jakieś, w którym znajdziemy sobie... wspomnienie? Wygląda bardzo ciekawie. Hearty Reddish mówi, że tu jest. O! Ja to się udupiłem teraz. Ja to się teraz... Co ja zrobię? I nie mam lodowych strzał. Ale za to mam dobrą broń, która może go... Właśnie. Ale to nic mu nie daje. Zapomniałem, że to nic nie daje. To co my teraz... Chciałem odskoczyć do tyłu, ale to on był trochę za szybki dla mnie. Zobaczymy. Mivas Grace! Please help me! Co za dziwoląg! Zapisałeś mi tu, prawda? Mam jeszcze jedną szansę. Bo jeżeli nie, to się naprawdę zdenerwuję. Mój drugi Lionel, którego spotykam i już... Na nowym kontrolerze oczywiście tutaj muszę wypróbowywać... Okej. Bez narzekania. Jeżeli go pokonam za drugim razem przy nowym kontrolerze, to może być wyczyn całkiem dobry. Więc powiedziałbym, że idziemy na górę się przygotować teraz. Wybieram odpowiednią broń. Tutaj to. Morgana tutaj nie ma. Co ty gwizdzesz tak? Gdybym tylko tarczę Daruka zatrzymał. No niestety. Jeżeli chodzi o łuk, to wybiorę sobie ten i strzały najlepiej bombowe. Hej Ernie, będzie bardzo bombowo. Jeżeli chodzi o sterowanie ruchowe, to przy tym kontrolerze też całkiem przyjemnie jest. A tu go jeszcze nie ma, co? To gdzie on był? Tutaj na górze, prawda? Zapiszmy tutaj save state, powiedzmy, że to save state. I tak znienacka. Że to niby co? Chodź! Nie! Szybko, uciekajmy stąd! Leczyć się szybko, najlepiej jabłuszka wpierdzielać. Wiem, że to dużo nie daje, ale... mógłbym uciec teraz ładnie. Ale to się niekoniecznie musi udać. Ach, mam i Fast Grace, to wszystko będzie dobrze. Połowa już odebrana. Ach, to było teraz. Oczywiście musiał uderzyć z góry, a nie w bok. Że ty tego... Przecież ty to unik... Tu, ty to uniknąłeś, Link. Nie, to jeszcze raz sobie żremy tutaj, co idzie. Co? Te większe przyciski nam pozwalają w szybsze klikanie. Cudownie. Jeszcze raz, bo teraz podbiegnie i raczej tego nie uniknę.
Pełna koncentracja, marnowanie składników, bo nie ma co robić. O nie! Ty, zapomniałem, że robię takie ataki. To był mocny atak, muszę przyznać. Swoją drogą, czy ostatnio też walczyliśmy z czarnym Lynelem? Chyba tak. I to było teraz całkiem efektowne, jeżeli chodzi o prezentację wszystkich ataków. To był chyba ten najładniejszy, ale i tak to raczej nas nie uratuje, więc kolejne grzybki. Trochę taki cheat, ale... Co mam zrobić innego? Temu chyba nie da się uniknąć. Już po tobie. Zauważyłeś to? Już po tobie. Dobranoc, stary tyłeczu. Nie powiem, opłacało się. Mighty Lynel Bow. Ale czy to był silniejszy Lynel, czy jak? Chyba ten sam, którego spotkaliśmy też ostatnim razem, czyż nie? No to miejsce bardzo mi wygląda jak miejsce, w którym mogły być shrine, ale chyba jedyną wyjątkową rzeczą, która tutaj jest, był sam Lynel. Tam jest shrine. I dobrze, że jest żółty, tak właśnie myślałem, że to ten shrine, którego jeszcze nie odkryliśmy. No jak się tak znowu z tydzień nie grało, to takie rzeczy się zapomina. Ale mogę wam postarać się przeprowadzić więcej odcinków teraz. Może nie odcinek codziennie, ale tak co drugi dzień może. Nie obiecuję teraz nic i nie pytać mi się w komentarzach o przy innych filmach o Zeldę. Ale mogę obiecać, że będzie częściej. Nawet jeżeli to mój przedostatni wolny tydzień, myślę, że kiedy nie mam wolnego, jestem bardziej zorganizowany niż kiedy mam cały czas wolne. Co tu się dzieje? Dlaczego tu jest... Aha, ten shrine trzeba będzie jakoś stąd... Nie. He? Wydawało mi się, że to jakaś zagadka. Dlaczego tam z tyłu wyglądało to trochę... To wyglądało trochę dziwnie tam z tyłu, muszę przyznać. I że tutaj czeka na mnie znowu sił. Myślałem, że to jakiś pudel tutaj, że jakiś pies tu stoi. Ja chyba miał jakieś zwidy. Jakiś pudel tam stał u mnie, w moich oczach. Czy to będzie próba siły, gdzie dostaniemy znowu trochę broni, czy będzie to próba z zagadką? Miałbym ochotę na próbę z zagadką, muszę przyznać, bo dawno zagadki nie mieliśmy. I wygląda na to, że to jest próba z zagadką. Długa, krótka? Shrine Shayloya. To facet czy dziewczyna? Aim for the moment. Ach. Podrzucają ciebie, jak widzę. Ciebie też podrzucą. Gdy tylko coś odpowiedniego zrobię. Ach, szkoda. Chociaż nie szkoda. Planowałem zrobić coś innego, ale się udało. Okej. Okay. Czy mnie podrzucisz? I znajdzie się tu dla mnie skrzyneczka. Z jakąś bronią, czymś przydatnym, czy coś bezużytecznego? Nie no, wszystko co tutaj znajdujemy jest przydatne. Nawet taki topaz. Zapewne się przyda kiedyś do robienia na drutach. To gdzie chcesz mnie teraz oprowadzić? Tutaj na górze widzę, że jest taka dziurka. Chyba tam muszę dostać się. O! Mogę sobie wyobrazić, że to może boleć, jeżeli nieodpowiednio stoisz. Jeśli na przykład tylko trafi cię w głowę, czy coś takiego. Ale fajne mechanizmy tutaj Shika mieli. Trochę za wcześnie, trochę za wcześnie. Ile sekund ty potrzebujesz zawsze? No jaka szkoda, jaka szkoda. Nie, bombowe strzały zniknęły. Ale za to mam jeszcze parę ognistych i to chyba... Zda mi się na dobrze. Że ty się nie palisz nimi? Co to za drewno, które się nie pali? Swoją jedyną funkcję traci. No dobrze, budować domy, ale... Wiecie, jak to było z trzema świnkami.
A czy byłoby łatwiej stamtąd się tam dostać? Nie, nie byłoby łatwiej. To zobaczmy. Nie dostajemy się wcale wyżej. O, to bo... To musiało boleć. Nie. Dość. Później tu wrócimy. Do tej skrzynki dostaniemy się później. Na razie... Tam... O! Switch! Au! Ale nadal mnie to boli, że nie mogę się tam dostać. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, czyli 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Prawie! Dlaczego nigdy nie może dziać się tak, jakbym chciał? No chyba jaja sobie robicie! Wpadłem na ten pomysł, ale nie sądziłem, że mogę tak cienką linę tutaj przeciąć. W życiu bym na to nie wpadł, że to jest możliwe, to zbyt łatwe. Nawet w Zeldzie, gdzie wiele rzeczy jest takich prostych, logicznych i ogólnie, ale jak na grę, to było dla mnie zbyt łatwe. Falcon Bow. I po to tyle krzyku? Po to tyle krzyku. Nieźle, Soldier's Bow, do widzenia. Co? Przecież wyrzuciłem właśnie ten... Quick shot mówisz? Pieprzyć quick shot. Nikt nie potrzebuje. Nikt nie potrzebuje quick shotu, powiecie. Zły jestem. Z tyłu. Przynajmniej ma durability up. I możemy pójść do końca. Który to będzie już nasz orb? Chyba całkiem porządna liczba to będzie teraz. Ale do kontrolera już się całkiem dobrze przyzwyczaiłem. Szczególnie podczas walki z Lynelem się dobrze przyzwyczaiłem. 9. Jeszcze kilka wież i wtedy wrócę do miasta, żeby sobie te wszystkie orby doładować do życia i... Być może jeszcze trochę staminy. Ciekaw jestem, ilu ludzi w komentarzach będzie mi pisało: ej, możesz to wydać, nie wiem czy wiesz, ale możesz wydać to wszystko na staminę i na życie. Nie wiem czy to kiedykolwiek robiłeś, ale zrób to, zrób to. A ja mówię: nie, robię teraz co innego. A oni mówią: zrób to, zrób to. A ja zobaczyłem, że nie, zrób, zrób. Chciałem jeszcze dodać tego mostu w tym odcinku. I oczywiście tutaj Tabanta Bridge Stable. Czy dostanę się tutaj jakoś? Nie, nie dostanę się. Nie dostanę się jakoś łatwo konno tędy. Chociaż mogę spróbować. Możemy go wziąć ze sobą. Chcę wziąć ze sobą Frido. Patrzcie. Gentle, gentle, wild. Niezły temperament ma. Jakie gwiazdki, ojojoj, Morgan jest najlepszy. Biorę Morgana, Morgan jest teraz moim ulubionym koniem. I ja jako rycerz Hyrule w tej pięknej zbroi będę się prezentował jak z najlepszej strony, podchodząc do konia, wsiadając na niego i szukając questów. Widać stąd ptasią norę. Dziuple. Czyli mówisz, że tędy. Masz zadanie dla mnie. Ale to jest nie tym, co bym chciał teraz mieć. Chciałem tutaj ten most zapisać sobie na mapie. I zobaczycie, jaki jest z niego widok. No, tutaj ładnie spaść można. Dlatego wezmę tutaj przyspieszę, mojego konia przyspieszę, żeby on mógł sobie tutaj spaść albo przeskoczyć. Kto wie, nigdy się później nie wydostanie stamtąd na dole, ale i tak.
Ja będę zadowolony. I to jest najważniejsze przecież. I spokojnie. O, tu jest strażnik. Chciałem tylko zobaczyć, czy tamten szrajn na górze już miałem. Bo nie pamiętam tak szczerze. Chyba miałem, ale... No warto się upewnić. To moje motto. Warto się upewnić. W grach RPG. Oraz w grach z wielkim światem, z eksploracją i tak dalej. Bo zawsze można coś przegapić. Zawsze można dużo przegapić. Miwa naładowana i niedługo Darok będzie naładowany. To będzie całkiem wygodne dla mnie. I mimo, że mamy tak ciężką zbroję, całkiem dobrze sobie radzimy w wspinaczce. Chyba nie spadniemy. Mam taką nadzieję. Przez chwilę wydawało mi się, że śnieg zaczyna padać. Dlaczego muszę tak daleko wchodzić, żeby zobaczyć, czy ten szrajn miałem? Chyba go już... Miałem? No kurczę, nie wiem. Jest niebieski. Tak, miałem. Chwila. Czy ja nie stamtąd Nie, stamtąd skoczyłem. Stamtąd skoczyłem. Właśnie chciałem powiedzieć, he? Okej. Okay. Smok! Smok jest. Znowu przelatuje. On tutaj co jakiś czas przelatuje. A czy to nie przypadkiem teraz? Inny smok? Ciekawe, czy trafiłem. Ach, nie wiem. Hui! Swoją drogą, po co ja to marnuję, skoro i tak nie pójdę tam na dół? Dla zabawy, tak? Dobra, nie będzie. I znowu tak długo w odcinku i nic nie udało się osiągnąć. Przynajmniej pójdźmy w kierunku wieży, żeby to wyglądało jako tako. Let's go! Chcę jeszcze dzisiaj ten odcinek przesłać. To był piękny skok, Morganie. Boi się drewna. To było... nie w tym kierunku. Hia! Na swym rumaku rończym gna ten, co kapelusz piękny ma. Ten jeździec Caballero. Dziki Hyrule to jego dom. Gdy już tylko sięgnie po broń, zawsze trafi do celu, bo nie chybia, co? Nie pamiętam, jak to było. Obejrzyjcie Ocarina of Time. Ale wiem, że chciałbym zmierzyć w tym kierunku? No tak, trochę w tym kierunku. I później trochę skręcić pomiędzy górami. Co ty wyprawiasz? Dlaczego zrzucasz swojego pana? Że niby cię nie traktował dobrze. No dobra, to teraz postaram się jakoś to naprawić. Hopla. Te grzyby mnie zawsze zachwycały tutaj. Od kiedy je tylko po raz pierwszy widziałem. Dlaczego teraz, powiedz mi, nie chciałeś skręcać? Oj, Boże. No, koniku, dalej. Nie chcesz mi skręcać, ty. No. Jeżdżenie na koniu jest ciężkie w Zeldzie czasem. Chciałem tutaj. I wtedy skręcić w bok. W ten bok? W ten bok. A, jakiś szyld. I osoba. Zapewne ktoś z klanu Jiga. Jeżeli dobrze się poznałem już na tych ludziach. Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnej przepaści. Ty, goniu, ty! Płotka nigdy tak nie robi. Uważać. Wiem, 3 razy. Teraz już nie klikać. Teraz już uważać. A może cały czas na tak spowolnionym tempie? Ouu. Możliwe, że tutaj będą całkiem silni przeciwnicy. Omijmy ich jak najlepiej, jak najbardziej szeroko.
I wydaje mi się, że to nie jest odpowiednia droga. Doktorędy najlepiej przejść. Podążajmy drogą. No co znowu? Muszę zawsze uważać na to cholerstwo, nie? Nie cierpię tego cholerstwa. Że zawsze też muszę uważać. Że mnie nie rzucił z tego konia. Ja jestem niecierpliwy. Ja zapominam o takich rzeczach. Ja się skupiam tutaj na jeździe. Skupiam się na jeździe i patrzę, czy nie ma tutaj przypadkiem czegoś ciekawego w okolicy. Później podnoszę kamienie i dziwię się, że nie ma koroka pod nim. Wtedy się wkurzam, rzucam i podpalam. Ech. Dajcie jeszcze jedną szansę. Odnajdźmy drogę. Skręcaj. Chłopie, naucz się skręcać. To nie jest skręca. Ty to nazywasz skręcaniem? Grrr. Wiesz co? Czy nie lepiej byłoby się teleportować gdzieś tutaj na przykład? No tu. Tu się teleportujemy. Do widzenia. Tam zaczniemy naszą przygodę. O! Powiedzmy ludzie, że jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku mam nadzieję, że dojdziemy w końcu do kolejnej wieży. I zaczniemy poszukiwania albo przejście do następnego regionu tam, gdzie wylądowaliśmy, kiedy weszliśmy po raz pierwszy do Hyrule. Gdy wyszliśmy, albo wypadliśmy... z wielkiego płaskowyżu. Co wy na to? Myślę, że to całkiem dobry pomysł. Więc ogólnie życzcie mi szczęścia. W następnym odcinku się wespniemy tutaj na górę. Do następnego. Cześć.